To są wiadomości Szczecin, co dzisiaj w programie. Zabytkowy tramwaj, modra i koralowa w remoncie. Pytania o Szczecin. Najpierw jednak ważne wieści z samego centrum Szczecina. Od piątku, 1 lipca, jeździmy po nowym placu Rodła. Jego otwarcie to efekt postępów w torowej rewolucji, czyli remoncie torowisk i jezdni w wielu miejscach Szczecina. Otwarta jest także część ulicy Piłsudskiego, a na placu Żołnierza Polskiego jest już docelowa organizacja ruchu, ale inwestycja wciąż trwa, więc po pierwsze uważajcie w tej okolicy na prace budowlane, a po drugie liczcie się z utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu, m.in. na dalszym odcinku Wyzwolenia, na ulicy Roosevelta i na Niebuszewie. Aha, otwarcie placu Rodła to zmiany w lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej i trasach autobusów oraz tramwajów. Czytajcie o tym więcej na wiadomości Szczecin.eu. Teraz o zupełnie innym tramwaju, takim, który czasy świetności ma za sobą, ale wygląda wyjątkowo. Legendarne szczecińskie czerwone składy, jak każdego lata, wyjeżdżają właśnie na tory. Kursują co niedzielę, odjeżdżając z Potulickiej i przemierzając w zasadzie cały Szczecin. Cena biletu normalnego to 3,50, a ulgowego 2,50, a kupicie je u konduktorów. Do zobaczenia na trasie. A teraz zapraszam na przebudowywane ulice Modrą i Koralową. Między Szeroką a Wronią trwa wykończeniówka, prace brukarskie, ustawiane są też słupy oświetlenia ulicznego, a między Nowowiejską a Wronią trwają teraz najbardziej zaawansowane prace. Po zakończeniu inwestycji Modra i Koralowa będą szersze. Będą też pasy rowerowe, nowe skrzyżowania, zatoki autobusowe i chodniki. Nauczyciele, stwórzmy razem najlepsze centrum edukacyjne. To zachęta z fabryki wody, czyli akwaparku, powstającego w miejscu dawnej Gontynki. W końcu oprócz typowych dla akwaparku basenów i zjeżdżalni będzie tutaj edukatorium, czyli miejsce podawanej w atrakcyjnej formie nauki, m.in. o kosmosie, historii ludzkości oraz głębinach mórz i oceanów. Oferta dla uczniów ma być bardzo bogata, a w jej przygotowaniu mają pomóc nauczyciele. Jeśli nim jesteś i masz pomysł, zgłoś się do Fabryki Wody. Drogi Szczecinie, wszystkiego najlepszego! 5 lipca świętujemy urodziny naszego miasta, a te nie mogą się obyć bez tortu. Jego wspólne pieczenie było świetną okazją do zadania przez młodzież kilku pytań o historię miasta. Tak powstał kolejny film z serii Pytania o Szczecin. Co to znaczy urodziny Szczecina? Przygotowanie ciasta nie wygląda na łatwiznę. A dlaczego to dopiero 77. urodziny Szczecina? Ale czy Szczecin ma swoje tradycyjne przysmaki? To oczywiście tylko jego część. Całości, czyli pieczenia tortu przez młodzież i prezydenta Szczecina, szukajcie na facebookowym kanale Pytania o Szczecin, a ciasta będzie można skosztować podczas niedzielnej imprezy na Różance. Turniej gier planszowych i na konsoli, spektakl teatralny, zajęcia z fotografii i animacje już nawet dla trzylatków. Takie są wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dokładny program jest na stronie wiadomości Szczecin.eu. W tym samym miejscu są także terminy zajęć i numery telefonów do poszczególnych filii, w których można zapisać swoje dzieci. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo w planie na wakacje jest blisko 50 zajęć w bardzo różnych miejscach. Między innymi w filii w Alei Wojska Polskiego, na placu Matki Teresy z Kalkuty, ulicy Naukowskiej czy Rydla. Więcej informacji w naszych social mediach i na stronie internetowej.